mszę szczególną, dziewczynką. Za 100 lat straży pożarny tu w Starych Szpachach. Ochotnicza Straż Pożarna cieszy się szacunkiem i dumą. Cieszymy się, że możemy razem świętować w tych okolicznościach. Jest za co dziękować. Jest też o co prosić. Błogosław duszą moja, Panie. O Boże mój Panie, Ty jesteś bardzo wielki. Jak liczne są dzieła Twoje, Panie. Ziemia jest pełna Twoich stworzeń. Święty Jan Paweł II na placu Zwycięstwa w Warszawie modlił się tymi słowami zaczerpniętymi z Pisma Świętego. Modlił się za naszą Ojczyznę, za tę ziemię, wołaj, niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Przypominał nam też słowa, powtarzam przez Jezusa, nie lękajcie się. Otwórzcie drzwi Chrystusowi. Jakże dzisiaj może się zdarzyć, że ktoś się boi zbytnio zaangażować, oficjalnie pokazywać się nawet w Kościele. Dlatego z dumą na Was patrzę i dziękuję, że Twoje uroczystości zaczynacie tak naprawdę tu, od Kościoła, od ołtarza Pańskiego. Dzisiejsze święto też jest okazją do odnowienia, zaufania, to działanie Bożej opatrzności, już 100 lat, jak tutaj w tej miejscowości działacie, jesteście. I możemy też z dumą pochwalić się to, co osiągnęliśmy. Myślę, że to będzie jeszcze okazja. Dlatego jak ważne jest, żeśmy sobie zdawali sprawę, że naprawdę wszystko sprawia ten sam Bóg, Duch Święty. Możemy świętować stulecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Szpakach. Zawdzięczamy tym wszystkim, którzy w 23 roku podjęli decyzję o założeniu w Szpakach Ochotniczej Straży Pożarnej. Inicjatorem i pierwszym naczelnikiem został Franciszek Kresiejko. W kolejnych latach stanowiska te pełnili Kadłubowski, Kwiryn, Rumowski, Jan, syn Adama. W tym właśnie czasie pozyskali pierwszy wóz konny do gaszenia pożarów. Serdecznie pogratulować tego, że wasi przodkowie jako jedni z pierwszych w Polsce w tej grupie byli, kiedy zapadła ta decyzja tworzenia Ochotniczych Straży Pożarnych. I od tamtej pory wytrwaliście z pokolenia na pokolenie, pielęgnując taką tradycję. W mojej miejscowości, w której urodziłem się, tak samo do dzisiaj funkcjonuje Straż Pożarna. I swego czasu, przed laty, najbardziej zapamiętałem jeden z momentów, to jest taki, kiedy mój ojciec otrzymał medal za 25-lecie służby. Małym chłopakiem byłem i utkwiło mi to w pamięci jako coś bardzo ważnego. Dlatego chciałbym wszystkim odznaczonym, wyróżnionym dzisiaj serdecznie pogratulować odznaczeń, ale także pogratulować im ich wytrwałości w pracy dla dobra wspólnego. W Polsce dzisiaj jesteśmy prymusem, jeśli chodzi o Europę, jeśli chodzi o właśnie skuteczne usuwanie wypadków drogowych, skuteczną reakcję, jeśli chodzi o pożary. Z okazji jubileuszu stulecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Szpakach pragnę przekazać wszystkim druhnom i druhom serdeczne gratulacje i życzenia.
wraz z podziękowaniem za ofiarność i trud ponoszony w wypełnianiu swoich codziennych obowiązków, ratowania życia, zdrowia i mienia ludzkiego, gotowość niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują, bez względu na własne bezpieczeństwo. Dzisiaj jest taki bogaty dzień w uroczystości. Również pani marszałek Janina Ewa Żłowska nie mogła uczestniczyć tutaj w tych obchodach z racji wcześniej podjętych zobowiązań, ale prosiła państwa, mnie prosiła, żeby przekazać państwu pozdrowienia i o tym, że pamięta zarówno o Starych Szpakach, OSP, jak i całym powiecie łosickim. Stulecie Ochotniczej Straży Pożarnej to jest szmat czasu, to cały wiek. To jest przepiękna historia jednostki, ale przede wszystkim jest to historia poszczególnych rodzin, poszczególnych ludzi, którzy tą jednostkę tworzyli, którzy tą jednostkę rozwijali, dbali o nią, którzy również dzisiaj służą w tej jednostce. Służą i niosą pomoc osobom potrzebującym, ratując zarówno ich zdrowie, życie, jak i dobytek. I za to bardzo serdecznie dziękuję, za to, że pomagacie innym, nie licząc na te wszystkie zaszczyty. Wyrażam niezmierną wdzięczność wszystkim osobom zaangażowanym w działalność i rozwój Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Szpakach. Druhom życzę także nieustającej satysfakcji płynącej z przynależności do strażackiej rodziny oraz szczęśliwych powrotów do strażnicy przez kolejne lata. Podpisał nadbrygadier Jarosław Piotrowski. Ja ze swojej strony tak samo chciałbym pogratulować wszystkim odznaczonym w dniu dzisiejszym i życzyć wszystkim dużo zdrowia, dużo zapału do służby, żeby tego nie zabrakło. No i żeby ten wspominany ostatni samochód nie był ostatnim, tylko żebyście cały czas się rozwijali. Życzę wam naprawdę wytrwałości, dużo zdrowia, tego, żebyście zawsze byli pomocni tym, którzy pomocy potrzebują. Serdeczne życzenia dla wszystkich. Szczęść Boże. Jest piękna uroczystość 100 lat istnienia Straży Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Szpakach. To wasi pradziadowie albo i prapradziadowie, jak skończyła się wojna, ona teoretycznie niby niepodległość uzyskaliśmy w 18 roku, ale tak w praktyce to były na zachodzie powstania śląskie, a u nas dopiero w 20 roku przewaliła się nawała bolszewicka. Więc jak prapradziadowie doszli do skutku i do wniosku, że już nie trzeba ratować życia, to pomyśleli o mieniu. I dlatego zawiązali Ochotniczą Straż Pożarną w Starych Szpakach. To u nas wtedy miejscowości wyglądały troszkę inaczej, tak? Były kryte strzechą, więc była potrzeba cały czas gaszenia i właśnie wtedy pomyślano o mieniu, bo wcześniej trzeba było myśleć o życiu. W imieniu strażaków powiatu łosickiego chcielibyśmy tutaj z druhem Jurkiem pogratulować pięknej uroczystości, którą obchodzicie stulecia. Życzyć dalszej prężnej działalności oraz szczególnie chciałbym podziękować waszym żonom, które tak jak szliśmy do kościoła podziękować Panu Bogu za 100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Szpakach, oddały całe serce, czyli męża i synów do Ochotniczej Straży Pożarnej, być może i córki. Chciałbym im w szczególności za to podziękować, że mają cierpliwość i wspomagają was. Wszystkiego dobrego. Chciałbym wam serdecznie pogratulować tego pięknego jubileuszu, pięknych chwil. Mam nadzieję, że dalej będziemy współpracować, tak jak do tej pory oceniam współpracę z wami na bardzo wysokim poziomie. I myślę, że będziemy dalej kontynuować. Chciałbym bardzo serdecznie pogratulować odznaczonym i życzyć tyle samo powrotów, co wyjazdów. Tak po strażacku na koniec. Dziękuję bardzo za uwagę. To 100 lat to długa droga. To jak potężny dąb, który z nasionka przez lata staje się wielkim, solidnym drzewem, symbolizującym siłę i wytrwałość. Tak samo nasza straż, zaczynając od pomysłu, przez pokolenia
ludzi z pasją i determinacją stała się niezastąpioną częścią naszej społeczności. Pozwólcie, że na chwilę wrócimy do początków, do momentu, gdy nasza jednostka powstawała. Był to 1923 rok. Mieszkańcy naszej wsi zdecydowali, że potrzebują straży, która zapewni im bezpieczeństwo. To wtedy zrodziła się myśl, która do dziś jest pełnoprawną jednostką ratowniczą. Już wtedy nasi przodkowie wiedzieli, że jak ważne jest to, co robicie dzisiaj. Szanowni strażacy, ja gratuluję wszystkim, którzy zostali odznaczeni, tym, którzy dzielnie nas bronią przed ogniem, ale również tym, którzy społecznie udzielają się na każdym kroku, bo to do was skierowane są te pierwsze słowa o pomoc. Także dziękuję bardzo wszystkim za zaangażowanie i życzę kolejnych 100, a nawet 200 lat, abyśmy mogli dalej świętować w tak uroczyste chwile. Dziękuję. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW w związku z obchodami stulecia OSP Stare Szpaki składa na ręce prezesa życzenia dalszych jubileuszy oraz podziękowania za nieustanne zaangażowanie, trud i poświęcenie na rzecz poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców. Życzę wam wszystkim dużo zdrowia. W imieniu własnym, w imieniu druhów strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Osicach, bo jestem również ich prezesem, również w tym roku będziemy obchodzili jubileusz. Znam trud i ile wymaga pracy przygotowania takiej uroczystości. Dlatego dla was, dla wszystkich, którzy zostali oznaczeni, wyróżnieni, którzy przygotowali, których nie widać w tej chwili, tak w drugich połówek, którą tutaj wspominał druh prezes powiatowy, tak, życzę wam jak najwięcej cierpliwości, jak najwięcej zrozumienia, żeby wasza praca, wasza działalność cieszyła się zawsze uznaniem i dawała wam satysfakcję, bo tutaj raczej strażak ochotnik to się nie dorobił nigdy nic, oprócz tego, że odcisków albo pracy, albo jakiegoś tam choroby, tak? A musi poświęcać swój czas, swoje życie, swoje zdrowie. W tym czasie ta druga połowa uzupełnia jego. Także te wszystkie oznaczenia, które wiszą dzisiaj godnie na waszych piersiach, powinny również być przynajmniej w połówce przyznane dla waszych tych wybranych, tak, życiowych, wspierających was osób. Właśnie te drugie połówki, o których kilka razy było wspominane, mamy zaszczyt w tak pięknym jubileuszu złożyć najserdeczniejsze życzenia naszym mężom, kolegom, druhom Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Szpakach. Życzymy im satysfakcji z bycia strażakiem. Życzymy wyjazdów bezpiecznych powrotów do domów i wszystkiego najlepszego w życiu osobistym. Bądźcie dzielni, zdrowi i szczęśliwi. Byście nam jak najdłużej żyli. Życzy zespół Marysieńki. Dzisiaj stulecie waszej jednostki. Przygotowywaliście się do tej imprezy? Tak, przygotowania trwały ponad miesiąc, a planowaliśmy już ją w tamtym roku. 100 lat, czy to jest dużo? To jest bardzo dużo. 100 lat to historia naszej miejscowości, to przeplatanie się tragedii, pożarów z życiem kulturalnym wsi. I na to wszystko myślę, że przez te 100 lat miała właśnie wpływ nasza jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. Specjalna tablica upamiętniająca założycieli. Tak, założycieli, a w szczególności to są wszyscy naczelnicy straży, którzy od początku organizowali sprzęt, budowali strażnice, bo to
strażnica, przed którą się znajdujemy, to już jest trzecia, nie? To wybudowali w tym czasie 3 strażnice i dbali o całe zabezpieczenie, o pozyskiwanie sprzętu i tak dalej. Dzisiaj jaką jesteście jednostką? Jesteście na pewno w krajowym systemie. Tak, jesteśmy w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. Członków jest około 45, a przeszkolonych 26 albo 7. Jak wygląda wasza historia? Jak to się zaczęło? Był rok 1923. Był rok 1923. Wieś była przykryta strzechą. Były częste pożary. Więc co mądrzejsi ludzie podumali, że trzeba stworzyć straż pożarną. Wtedy polegało to na tym, że raczej do straży brali ludzi, którzy byli w wojsku, nie? Umieli maszerować i tak dalej. To tak jakby było początkiem tej straży. Dzisiaj jednostka wyposażona jest w co? W 2 samochody średnie i w busa takiego 9-osobowego do przewozu strażaków, jeżeli są jakieś poszukiwania w lesie albo podobne rzeczy, nie? I 2 samochody pożarnicze. Z racji urodzin dzisiaj były też prezenty. Jakie to prezenty? Z racji urodzin była piła do drewna spalinowa, był karszer i różne upominki tam w postaci różnych statuetek i nie wiem jeszcze czego było. Tyle tego, że nie mogę wspamiętać. I OSP w Starych Szpakach ma swoje marzenia? Tak. Ja jako prezes, komendant i większość starszych tych naszych członków marzy o tym, żeby ta jednostka funkcjonowała tak, jak funkcjonuje i pozyskiwała coraz młodszych druhów do swojej służby. No, szczycicie się tym, że macie młodzieżową jednostkę. Tak, szczycimy się tym, że mamy młodzieżową jednostkę, ale gdyby tych młodych druhów było więcej, to by było jeszcze lepiej. Jak jest z kobietami? No więc swego czasu kobiety też nasze, pomimo że tak jakby nie mają ubrań strażackich ani mundurów, brały udział nawet w zawodach sportowo-pożarniczych. Teraz młode dziewczyny, które dzisiaj tam rozdawały na tacy medale i tak dalej, to są już członkinie tej młodzieżowej drużyny. Myślę, że tych kobiet i pań będzie coraz więcej. Najważniejsze wyjazdy, akcje, w których braliście udział, to co pan pamięta i z historii, panie prezesie, ale obecnie, do czego jesteście pomocni? Wieś Szpaki to wieś, która w historii paliła się dziesiątki razy, a 2 wielkie pożary z lat 60. i 70. pochłonęły dziesiątki budynków. Wtedy, w tamtych czasach, w 70. latach, na pomoc, tutaj tak się długo paliło, że na pomoc strażakom naszym z Nowego Dworu jechały wozy strażackie do pomocy. Paliło się to powiedzmy dzień czy półtora. Tutaj było tak, wypalone i do szkoły. Potem za szkołę był przerzut pożaru, nie? Także straszne rzeczy. I jeszcze na koniec o tym pierwszym wozie waszym pożarniczym, bo to ciekawostka. Wóz z demobilu. To wóz z demobilu. To był Dodge amerykański, który przeszedł cały front od Lenina do Berlina. Potem był na stanie Wojska Polskiego i już jak Wojsko Polskie wyposażało się w swoje samochody nowe, polskie, to te amerykańskie samochody oddawali strażom pożarnym. Cały nasz powiat łosicki był w takie doczki wtedy wyposażony. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Życzę wam wszystkiego dobrego na nowe 100 lat. Dziękuję. Panie wójcie, najstarsza jednostka na terenie gminy? Tak, jest to najstarsza jednostka w naszej gminie. Obchodzi się stulecie swego istnienia. Jestem z tego bardzo dumny, że jednostka istnieje. Młodzież i dorośli aktywnie biorą udział w życiu społecznym, kulturalnym. Biorą udział w ratunku, pożarach i innych zdarzeniach losowych, niosąc pomoc mieszkańcom. Stąd każda jednostka, bo mamy takich 3 w krajowym systemie gaśniczym, łącznie na terenie gminy jest jednostek ochotniczych 6, 3 w krajowym systemie gaśniczym, to jest obchodząca dzisiaj 100 lat OSP Stare Szpaki,
OSP Rudka i OSP Nowa Kornica. Są to jednostki bardzo dobrze wyposażone. Od komendanta z Państwowej Straży Pożarnej Łosice jest pod wrażeniem wyposażenia i doposażenia nawet nie równa się z niektórymi państwowymi jednostkami typu poziomu powiatowego. Jednostki działające na terenie naszej gminy są oczkiem w głowie pana wójta. Wójt pozyskuje środki z możliwych różnych źródeł, jednocześnie dokłada z własnych źródeł, bo uważam, takie jednostki trzeba wyposażać na bieżąco i podnosić ich poziom, sprawność działania strażackiego, niosąc ratunek, pomoc mieszkańcom. Dość ciekawie położona strażnica na takim wzgórku, wał ziemny, tutaj jednostka, jednopoziomowy budynek piętrowy, jedna z ładniejszych, mało tego wyposażona również widzę, że w kolektory. Tak, szanowni państwo, mam tych świetlic w gminie Stara Kornica 18. Wszystkie jednostki przez ostatnie 10 lat zostały wyposażone, doposażone, wyremontowane. Tak, jednostki Straży Ochotniczej też mają swoje świetlice, pomieszczenia, gdzie mają kolektory słoneczne. W tej chwili będziemy zakładać do kolektorów słonecznych pompy ciepła, fotowoltanikę, ponieważ chcę, aby koszty, które ponosimy przez gminę, a one są ponoszone, muszą być ponoszone, to nam nie rosły. Strażacy niech cieszą się zdrowiem, nie zabraknie im sił, im, rodzinom, aby dalej cieszyli się z tej pracy społecznej i mieli szacunek, poważanie. I z całego serca im życzę na kolejne 100 lat. I na koniec jeszcze o prezencie. Pan wójt wręczył prezent. Tak, tak jak doposażam je na bieżąco, co roku wydajemy na utrzymanie jednostek ponad 300 tysięcy, licząc inwestycje, to już idzie w miliony. Dzisiaj ufundowałem z okazji stulecia strażakom OSP Nowa Szpaki myjkę ciśnieniową. To jedna z najstarszych jednostek na terenie powiatu łosickiego? Jedna z najstarszych, chociaż w tym roku obchodzimy 3 jubileusze. Właśnie pierwsze są w Starych Szpakach, później będzie w Łusicach i jeszcze w Kuszlewie. Więc 3 jednostki, które będą miały 100 lat, ale już jest kilka, które już te 100 lat obchodziły w zeszłym roku, więc jest tych jednostek kilka. Natomiast ta jednostka w Starych Szpakach jest jednostką z jedną z najbardziej prężnych. I z bardzo dużą historią, bo tutaj organizowane swego czasu były bardzo huczne zabawy i dyskoteki, gdzie zjeżdżali nie tylko z powiatu łosickiego, ale nawet jeszcze, wtedy jeszcze powiatu nie było, ale nawet z okolicznych gmin młodzi ludzie. No i tu strażacy właśnie byli tak zorganizowani, że pilnowali bardzo, bardzo porządku. I powiem tak dla wesołości, bo przypomniało mi się, gdzie miałem takiego kolegę, który trochę tak rozrabiał i lubił pojechać tak na porozrabiać. I ja mówię do niego, a ty czego jedziesz do tych szpak? To już tam nikomu w nos nie dasz. On mówi, ale i mnie też nie dadzą, bo tam pilnują. Starosto, czy czujemy się bezpiecznie na terenie powiatu, w poszczególnych gminach, w mieście Łosice, dlatego, że są strażacy? Oczywiście, no tutaj jeżeli chodzi o ochotnicze straże pożarne, to jeżeli się dzieje nieszczęście tym lokalnym mieszkańcom, to oni są przeważnie pierwsi, bo od Państwowej Straży Pożarnej jest odległość, a oni są na miejscu, więc jeżeli są gotowi, to mają bliżej i bardzo często są jeszcze przed Państwową Strażą Pożarną i oni w pierwszej kolejności zabezpieczają. Dopiero później przyjeżdża ta profesjonalna straż i oni dopiero wtedy różnie współdziałają razem. Zresztą tutaj nawet i komendanci Państwowej Straży Pożarnej powiedzieli, że jest nieoceniona pomoc po ochotniczych straży pożarnych. Mówili nawet dzisiaj. Ja mam pytanie do naczelnika. Kiedy ostatni raz osobiście wprowadziłeś wóz? Kiedy dyrygował orkiestrą? Kurę. Ale do naczelnika pytam. Bo ja chcę powiedzieć, że masz okazję, ten nowy wóz, co dzisiaj dostaliście, możesz poprowadzić jako pierwszy.